przywitać naszych specjalnych gości. Mamy dwóch posłów naszej ziemi augustowskiej. Pan poseł, minister Jarosław Zieliński. Sam o sobie chyba pisze w ten sposób: nauczyciel i poseł, tak wyczytałem. Także tak sympatycznie brzmi. Pani poseł Bożena Kamińska. Proszę Państwa, oprócz Dziennika Powiatowego i Przeglądu Powiatowego współorganizatorami zgodzili się i byli pan Jarosław Szlaszyński, starosta powiatu augustowskiego. Też chcę przywitać drugiego organizatora, czyli Mirosława Karolczuka, burmistrza miasta Augustowa. Panom starostom i burmistrzowi, staroście i burmistrzowi towarzyszą ich zastępcy, czyli pan Dariusz Szkiłąc i Filip Chodkiewicz. Muszę korzystać z kartki, bo żeby nie popełnić dużego błędu. Proszę Państwa, witam również przewodniczącego Rady Powiatu, ale chyba go nie ma, tak? Widzę, tak? I pana Marcina Kleczkowskiego, czyli przewodniczącego Rady Miasta. Proszę Państwa, szczególnie witam radnych powiatu i radnych miejskich. Wszystkich gości, zaproszonych dziennikarzy, ale w szczególności witam panelistów. Przygotowaliśmy Państwu chyba miłą niespodziankę. Na początek będą paneliści, chyba w większości jeszcze niepełnoletni. Zobaczymy, co oni myślą o Augustowie za lat 20, gdy będą mieli lat wtedy. Wtedy będą mieli lat tyle, co my, i być może ktoś będzie witał jako ministra i posła i burmistrza i starostę, czego nie życzę. Na początek chciałbym poprosić pana ministra i pana posła o kilka zdań przed naszą konferencją. Proszę bardzo, tak oczywiście do mównicy tylko. Szanowny panie redaktorze, organizatorze i gospodarzu tej konferencji, szanowni państwo współorganizatorzy, samorządowcy, wszyscy obecni uczestnicy tego ważnego, jestem o tym już przekonany po tym wstępie, spotkania. Myślę, że zawsze trzeba od gratulacji, bo rzeczywiście przedsięwzięcie jest ważne. Pomysł, myślę, że nie tylko ciekawy, ale i niezwykle inspirujący, bo jestem przekonany, że za Augustowem pójdą inni, bo rzeczywiście trzeba planować przyszłość w dłuższej perspektywie. Zarządzanie bieżące to tylko administrowanie, rozwiązywanie problemów dnia codziennego, tych, które istnieją, ale od wszystkich, którzy mają wpływ na życie społeczne, gospodarcze, zależy w znacznej mierze to, co będzie w przyszłości. I pomysł naprawdę jest świetny, odważny. A może jeszcze trzeba i bardziej odważny pomysł będzie powziąć kiedyś i myśleć o perspektywie 50 lat, ale 20 to też już jest sporo. Błąd wielki robią ci, którzy nie myślą w perspektywie o rozwoju swoich jednostek samorządu terytorialnego czy kraju. Bo przecież nie w tej perspektywie możemy myśleć i powinniśmy. Żeby odpowiedzieć na to ważne pytanie, główne, które zostało postawione, jaki ma być Augustów, jaka ma być ziemia augustowska za 20 lat, trzeba na pewno zacząć od zdefiniowania zasobów, które miasto i ta ziemia posiada. Potem zadać pytanie, jakiego miasta, jakiego powiatu, jakiego regionu chcemy. Jak tu chcemy żyć? O co nam głównie chodzi? Jakbyśmy wyobrażali życie swoje, swoich dzieci, swoich wnuków. Na potem trzeba się zastanowić nad tym, jak to zrobić. Wydaje mi się, że o tyle jest to ważne przedsięwzięcie również, że Augustów te zasoby inne, te walory takie, których inni nie posiadają, ma. To są zasoby zarówno związane z położeniem geograficznym, z tymi walorami naturalnymi. Wystarczy włączyć GPS-a, kiedy siedzi samochodem, zobaczyć, jak to pięknie wygląda to wszystko na waszym schemacie, gdzie są jeziora, kanał augustowski, jak wyglądają te miejsca, gdzie ludzie mieszkają, żyją, gdzie mogą inwestować albo znaleźć miejsce szczęśliwe do życia. Naprawdę Augustów ma tak wiele zasobów przyrodniczych, naturalnych, że można by zazdrościć, że mogą inne miasta pozazdrościć, zresztą zazdroszczą i słusznie. Ale to jest zazdrość taka pozytywna, nie zawiść, tylko taka zazdrość dobra, w tym sensie, że cieszymy się, kiedy ktoś ma właśnie takie możliwości, jakie ma Augustów. To oczywiście powoduje, że Augustów ma wielkie walory uzdrowiskowe, turystyczne.
I no, o tym się myśli, o tym się mówi, kiedy rozmawiamy o teraźniejszości i przyszłości miasta i regionu. Ale też niestety są ograniczenia. Te ograniczenia związane są z klimatem choćby naszym, prawda? Tutaj mamy sezon letni dosyć krótki, a potem jest dłuższy znacznie sezon jesienno-zimowy, wczesnowiosenny, zimniejszy. No i pytanie zawsze powstawało tak, jak pamiętam dyskusję od 30 lat co najmniej. No dobrze, co robić, że nawet turystyka się rozwinie, będziemy mogli spowodować, żeby wielu mieszkańców żyło z turystyki, nawet jeżeli zbudujemy infrastrukturę, pomożemy w tym, no to co robić w dalszej części roku i czy w ogóle te zasoby letnie wystarczą na cały rok. Zresztą to jest ten sam problem, te same dylematy mają inne miasta. Wystarczy pojechać do małych miast nadmorskich, żeby zobaczyć, że jest tak samo. Nawet Sopot, miasto, to jest częścią Trójmiasta, które ma zupełnie inne szanse gospodarczo, cywilizacyjno, urbanistyczne, też ma ten sam problem. Latem jest ruch, jest rozkwit, no a zimą czy jesienią już oczywiście jest znacznie gorzej. Są takie miasta, morskie miasteczka, które wielokrotnie zwiększają liczbę obecnych osób, bardzo wielokrotnie można powiedzieć, w ciągu sezonu. No ale właśnie trzeba się zastanawiać w związku z tym nad innymi kierunkami rozwoju i na pewno tutaj musi dać następować rozwój tego drugiego płuca. Ja to ciągle mówiłem na spotkaniach, kiedy rozmawialiśmy o strefie aktywności zawodowej, czyli podstrefie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej, która powstała jeszcze w starych warunkach z panem burmistrzem ówczesnym, tutaj obecnym, Wojciechem Walunikiem, o to zabiegaliśmy, strefę ekonomiczną. To jest, teraz się zmieniły warunki, teraz są przepisy już ułatwiające inwestowanie na warunkach specjalnej strefy ekonomicznej, ale ruszyliśmy z tym wtedy. Tylko chodziło o to, żeby to płuco gospodarcze nie było kolizyjne z płucem uzdrowiskowo-turystycznym. No i tu władze samorządowe rozwiązały ten problem tak, żeby wyznaczyć tereny, które nie będą kolidowały, nie będą przeszkadzały z tą pierwszą, tej pierwszej funkcji. Oczywiście trzeba inwestorów, trzeba kapitału, to będzie na pewno trwało, ale jestem przekonany, że czas przyniesie rozwój gospodarczy Augustowa tak jak i spowoduje, że będzie harmonijne współistnienie przedsiębiorstw coraz liczniejszych, tylko oczywiście nie mogą być tutaj lokalizowane wszystkie przedsiębiorstwa, no te, które zaczynały mi środowisko, na pewno nie. Ale przecież mamy dobre przykłady współegzystencji właśnie tych funkcji gospodarczych, biznesowych i uzdrowiskowo-turystycznych w obecnych warunkach. No choćby British American Tobacco, przecież jest to potężny, wielki zakład, funkcjonuje bezkolizyjnie wobec właśnie tych rur augustowej, ziemi augustowskiej. Produkcja jachtów, prawda, ten przemysł jachtowy, łodzi, na pewno też będzie się rozwijał. Pewnie będą jeszcze i te naprawcze funkcje, nie tylko produkcyjne rozwijane, bo jak czegoś jest więcej, trzeba i naprawiać, nie tylko nowe kupować urządzenia. To też oczywiście niczemu nie przeszkadza, jest bardzo, bardzo ładnie ze sobą współegzystuje. I będą takie przedsiębiorstwa na pewno lokowane tutaj, które nie będą przeszkadzały tej funkcji związanej z walorami uzdrowiskowymi i turystycznymi. I taki musi być kierunek tego rozwoju, no bo inaczej byśmy coś uronili, jedno albo drugie. Szanowni Państwo, ja tu nie odkrywam Ameryki. Każdy to wie, to co mówię, to jest zupełnie oczywiste dla wszystkich. Próbuję tylko trochę to wszystko w punkcie wyjścia we wstępie przywołać jeszcze w innym kontekście, o którym za chwilę. Mamy też tutaj na pięknej ziemi augustowskiej to, co jest wartością historyczną. Historia augustowa, doświadczenie historyczne, dobre i tragiczne, bo choćby sprawa walki żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych po II wojnie światowej, o prawdziwą niepodległość Polski, o ławę augustowską, to są sprawy tej trudnej historii, tragicznej historii, bolesnej, ale one w przyszłości będą także miały, jeżeli zostaną dobrze upamiętnione, tę wartość, że dla osób, które będą chciały poznawać historię, które będą dla kolejnych pokoleń, które będą chciały do tego wracać, będzie to miejsce wyjątkowe. Też trzeba o tym pamiętać. W najbliższym czasie będziemy zabiegać o to, żeby w Augustowie powstał pomnik Ogławy Augustowskiej. Walczymy z księdzem Stanisławem Wysockim, prezesem Związku Pamięci Ofiar Ogławy Augustowskiej, o lokalizację. O to, żeby tutaj na jednym z rąd usytuować taki pomnik, jaki jest w Suwałkach. I chcemy, żeby takie pomniki powstały również w innych powiatach, dwóch kolejnych, gdzie była Ogława Augustowska, czyli w powiecie sokólskim, w powiecie sejmickim. W Suwałkach już jest pierwszy. To przykład. Tak
takiego upamiętnienia, przykład powracającej historii, która będzie dla mieszkańców całej Polski, Europy, dużych przybyszów z całego świata na pewno czymś interesującym, kiedy będą tutaj przyjeżdżać. Proszę Państwa, żeby to wszystko mogło tutaj żyć, żeby mogło się rozwijać, jest to jednak uzależnione też od czynników zewnętrznych. I tutaj w moim przekonaniu najważniejszą sprawą jest komunikacja. Augustów, gdybyśmy definiowali szanse i zagrożenia, dzisiaj jest w takiej sytuacji, że jeżeli nowe inwestycje drogowe i kolejowe by spowodowały, że Augustów byłby pominięty i wykluczony, to byłoby bardzo niedobrze. Mamy drogę kolejową, nową międzynarodową Rail Baltica, która nie przebiega przez Augustów. Taka była decyzja naszych poprzedników. Niestety z tym już nie można było nic zrobić. Mało tego, podjęto decyzję o zmianie przebiegu drogi Via Baltica. Ona też omija Augustów, chociaż oczywiście przez S61. Przepraszam, ona nie omija Augustowa, tylko ona wchodzi w obwodnicę Augustowa, ale omija te tereny, które łączą Augustów z Białymstokiem. Myślę o tym odcinku, chcę powiedzieć właśnie o tej trasie, która gdyby nie została zmodernizowana, to byłby też wątek trudny, wykluczający komunikacji kołowej. Ja bym bardzo prosił Państwa wszystkich obecnych o wsparcie moich zabiegów, które podejmuję teraz, to trwa w tej chwili właśnie, o to, żeby odcinek drogi Białystok, czy właśnie Katrynka, bo do Katrynki już jest droga ekspresowa, Augustów, został włączony do sieci dróg ekspresowych, przynajmniej w planach. Tak było w 2007 roku, potem koalicja PO-PSL to zmieniła i teraz ta droga właśnie Via Baltica idzie przez Łomżę. Dobrze, że ta droga będzie powstawała, chcemy wszystkich dróg jak najlepszych i tak dalej, ale ten odcinek został wykluczony z sieci dróg ekspresowych. On jest w planach drogowych jako droga zmodernizowana w niedalekiej przyszłości, ona będzie modernizowana jako 2+1. Nie chcemy wstrzymywać tego procesu, bo gdybyśmy walczyli twardo dzisiaj o to, żeby być już teraz droga ekspresowa, to pewnie by się odciągnęło to w czasie. Więc niech ona będzie tak realizowana, ale moje zabiegi dotyczą tego, żeby w planach ją zapisać w przyszłości jako drogę ekspresową i wykupić na tym etapie grunt, żeby można było w przyszłości najbliższy z możliwych ją poszerzyć. Zabiegam też o to, żeby nastąpiła, i to od lat zresztą, teraz jest na to wreszcie szansa, żeby była modernizacja drogi kolejowej, tej starej drogi kolejowej przez Augustów do Augustowa. No bo jeżeli droga kolejowa Rail Baltica ominie Augustwa, ominie, to ominie także oczywiście Sokółkę, ominie Dąbrowę Białostocką i ten teren będzie miał wielkie utrudnienia komunikacyjne kolejowe. Żeby turyści przyjechali, żeby przyjechali ludzie do uzdrowiska, żeby przyjechali przedsiębiorcy, żeby można było komunikować się ze światem zewnętrznym, musi być komunikacja. W związku z tym, Szanowni Państwo, jeżeli będziecie o tym pisać, będziecie o tym mówić, będziecie o tym dyskutować, pamiętajcie o tej sprawie. Pamiętajcie o tym, że komunikacja jest tutaj sprawą kluczową. Pan premier Mateusz Morawiecki podczas wizyt ostatnich na terenie województwa podlaskiego dał nadzieję. Powiedział, że ta argumentacja go przekonuje, żeby droga Białystok-Augustów była zaplanowana jako droga ekspresowa. Mam nadzieję, że tak się stanie, że do tego dojdzie, że będzie to przyjęte do planów i zrealizowane. W najbliższym czasie zorganizuję konferencję z udziałem spółek kolejowych, pewnie w Suwałkach, nie wiem, taki jest plan wstępny i będziemy rozmawiali też o sprawach kolejowych. Myślę, że padną tam ważne zapewnienia, czy deklaracje, czy plany dotyczące właśnie tego, o czym mówię. Także oczywiście związane z dworcem kolejowym w Suwałkach, w Augustowie, z modernizacją tej trasy, z jej elektryfikacją, bo przecież to wszystko się wiąże z tym, o czym dzisiaj mówimy. Szanowni Państwo, jestem przekonany, mój głos ma być krótki, więc kończę, że ta dyskusja przyniesie cały szereg różnych interesujących propozycji, uwag, refleksji, które będą mogły być wykorzystane zarówno przez władze lokalne, powiat, miasto, jak i przez przedsiębiorców, jak i przez władze centralne, rządowe, czy jest to wszystko ze sobą skorelowane, w planowaniu rozwoju tego wyjątkowego miasta i nie mówię dlatego wyjątkowego, że chcę zrobić ukłon, ja to miasto bardzo lubię, ale cenię, znam jego historię,
ale wiem, że naprawdę jest miasto w wyjątkowych walorach, które zasługuje na wsparcie i rozwój. Jaki ma być rozwój jeszcze oprócz tego, co możemy tak wstępnie powiedzieć, to na pewno będzie interesujący głos młodzieży. Jeśli młodzież nam powie, jak ona by chciała tutaj widzieć życie społeczno-gospodarcze, to na pewno będzie dla nas jakaś wytyczna, jakiś ważny głos, jakiś ważny sygnał. Jeszcze raz, panie redaktorze, dziękuję za zorganizowanie tej debaty, dziękuję za zaproszenie do udziału w niej. Jestem przekonany, że naprawdę dużo dobrego z tego wyniknie. Ja nie powiedziałem niczego szczególnego, nowego, odkrywczego, jak zaznaczyłem, ponieważ wszystko nie będzie mówić mniej więcej to samo. W szczegółach może być, natomiast to, co najbardziej interesujące, jak zrobić, żeby następował ten rozwój różnych funkcji miasta i regionu, żeby mieszkańcy z tego byli zadowoleni, żeby życie tutaj się układało i szczęśliwie, czego wszyscy pragniemy, także dostatnio, więc tutaj chodzi też o rozwój gospodarczy. No i oczywiście ostatnia kwestia to bezpieczeństwo. Muszę o tym wspomnieć jako osoba, która zajmuje się dzisiaj w rządzie bezpieczeństwem. Myślę, że ten walor mamy. Ten teren jest bezpieczny. Oczywiście tak jak wszędzie są różne zagrożenia, ale tutaj na pewno byśmy zapytali mieszkańców o poziom bezpieczeństwa, to byłaby odpowiedź na wysokim poziomie. I to trzeba utrzymać, o to trzeba się troszczyć. Do tego służą różne działania, które podejmujemy dzisiaj jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.